Cześć, widzimy się ponownie. Jak zauważyliście, zamiast czapki Moro, czapka świętego Mikołaja. Obok mnie choinka, ale nie jesteśmy w lesie, mamy święta. I z tej okazji chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych, pogodnych, radosnych, szczęśliwych, bogatych, a przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia. A korzystając z okazji, że już się widzimy, zapraszam na dalszą część tego filmu. I to będzie taka krótka, pamiątkowa relacja, którą postanowiłem się z Wami podzielić. A mianowicie chodzi o trzeci świąteczny zlot poszukiwaczy historii, na którym miałem przyjemność gościć wraz z sekcją eksploracyjną Tannenberg. Impreza zorganizowana była przez Stowarzyszenia Brzescy Poszukiwacze Historii, jak również Weles Grupa Historyczno-Eksploracyjna. Bardzo fajna impreza, bardzo fajnie zorganizowana, bardzo fajni ludzie, nowe znajomości, stare znajomości, integracja, ognisko, kiełbaska, poszukiwania, czyli wszystko, czego oczekujemy po tego typu zlotach. Także nie przedłużamy i zapraszam Was do oglądania. Organizowany przez Stowarzyszenie z Brześcia Kujawskiego oraz Stowarzyszenie Weles. Głównym organizatorem oczywiście jest tutaj chłopacy z Brześcia Kujawskiego. My jesteśmy współorganizatorami. Jesteśmy tutaj, jest to zaznaczone kółeczko. Tutaj bardziej monetki, różnego typu monetki sobie. A tutaj takie w głowie No i dobra, po odprawie to w las. Już dostrojeni. Jak widać, wszyscy rozbiegli się po lesie. Jest około 120 osób. No zobaczymy, co tutaj dzisiaj nam wyjdzie. Jak na razie za dużo sygnałów to nie ma. Ale wiadomo, jak to w lesie. No i też w sumie dzisiaj to nie jest najważniejsze. Fajnie było tu przyjechać, spotkać się z ludźmi, porozmawiać. A czy coś znajdziemy? To się okaże. No i słuchajcie, mam pierwszy sygnał. Fajna gleba. To jest moje pierwsze wbicie szpadla dzisiaj. Głębiej. Mam nadzieję, że żadnej wybuchowej niespodzianki tu nie będzie. I słuchajcie, jest to łuska. Czyli pierwszą moją znajdką łuska, z tego co widzę, do jakiegoś KBKS-u. Chyba tak. Takie maleństwo. I kolejna znajda. I co tym razem? I tym razem mamy jakiś tam odłamek. Czyli na razie u mnie tak jak zawsze. Chłopaków od siebie tradycyjnie zgubiłem. Nie wiem, gdzie są. Mam nadzieję, że zaraz ich znajdę. No bo akurat tutaj w Kujawsko-Pomorskim lasów to ja nie znam. No ale obszar nie jest zbyt duży chyba. Także jakoś tam się ogarnę. I mamy kolejny sygnał. Coś płytkiego. Takie 77, 78. Zobaczymy. Wykopane oczywiście. No i kapsel. Z takim oto ciekawym listkiem. Dobra. Do następnego. No i spotkałem Lecha, czyli już nie jestem sam. A reszta chłopaków gdzieś tam chyba za mną
a nawet dokładnie nie wiem. Zobaczymy. No, sprawdzimy tutaj. Jest taka łączka, na którą co prawda nie możemy wejść, bo jest ogrodzona, ale pokręcimy się w pobliżu. No i kolejny sygnał. Tak trochę bije na żelazo, nawet bardzo na żelazo, ale zobaczymy. Nie ma. A jednak jest. No i trochę się naszukałem, ale to jest jakieś takie główienko małe, jakiś czubek. Nie wiem od czego, może od KBKS-u, albo od czegoś innego. O, taki mały wichajsterek. Czyli umie tak dzisiaj mikroskopijnie, jak na razie. Ale jest. Kolejna znajda. Powiem wam szczerze, że ja to nie mam szczęścia do takich zlotów i innych masowych poszukiwań. Na ogół wracam z niczym. Mam nadzieję, że karta się dzisiaj odwróci i uda mi się coś fajnego trafić. No bo w tym roku jest to mój któryś tam już wypad w Polskę. No i raczej zwykle wracam na tarczy. 51, 52. I jest jakaś moneta, z tego co mi się... chyba monetę jakąś mam, ale co to jest, to jeszcze nie wiem. Grosz? Grosz. Chyba grosz, no. Tak, międzywojnie. Bo też taki, nie wiem, jakiś czas. A powiem szczerze, że tak jak u nas na terenach, trafić grosza międzywojennego... Tak? A to jest. Te grosze, kurde, mam nadzieję, że uzbieram kiedyś wszystkie. No i piękne, międzywojnie, grosz. Super. No. Powiem, że jak dla mnie to dzisiaj dzień zrobiony, nie? No monetka jest. No ale samo to, że u nas mówię, no przecież trafić kurde międzywojnie to jest... Nie, no i to międzywojnie... No, fajnie. No jeszcze tak dodam, że to jest 1927 rok. Zawsze te monetki cieszą, nie? A zwłaszcza jak się ich zbyt często nie trafia. A tak jest w moim przypadku. Mam pierwszą swoją monetkę dzisiaj. I to od razu jeden grosz międzywojnie. Tak jak mówiłem, bardzo fajnie, bo no u nas bardzo ciężko jest trafić międzywojenne polskie pieniądze. Także cieszy podwójnie. Jak dla mnie wypad udany. Mam swojego grosika. Także super. No zgubiłem gdzieś Lecha. Zgubiłem wszystkich. Czyli odnalazłem go na chwilę i zaraz go zgubiłem. Ale mam nadzieję, że zaraz go znajdę. Tym bardziej, że widzę już naszą bazę, że tak powiem. Czyli miejsce startowe. I mamy kolejny sygnał. A więc taki klamerson mi się trafił. Czy to od bielizny, czy od czegoś innego, od jakichś papierów, nie wiem. Ale taka ciekawa dosyć znajdeczka, nie? Raczej niezbyt często trafia się coś takiego. Niby zwyklak, a jednak fajne. No i zobaczcie, dwie kopiejki. 1889 rok, bo już sprawdziłem. Także kolejna moja znajdeczka, kolejna krągłość. Także coś tam wpada. Super. Taki tutaj dołeczek dosyć głęboko siedziała, ale udało się ją wyciągnąć. Biła jak dzwon. Co prawda myślałem, że takie sreberko, ale kopiejeczka też fajna. Dobra, lecimy dalej. I kolejny sygnał. Taki 45. No do 60. Coś dużego się wydaje, ale zobaczymy. Aha, już wykopane. Łamie na żelazo strasznie, więc różnie to może być. No zobaczymy. Aha, kapsel.
Łoki. Kasztelan. Powiem wam tak szczerze, że nie planowałem dzisiaj robić z tego zlotu filmu, ale tak se stwierdziłem, że jednak jakąś tam pamiątkę warto zachować. Także coś tam jak się uda, to zmontuję. Jeżeli to oglądacie, to oczywiście się udało. No. Tam był odłamek, a tu obok dosyć mocny sygnał. Takie 68-69, ale bardzo mocno bije. Ładny sygnał ogólnie. Także sprawdzimy, oczywiście wiadomo. No, aż się zdziwię, jeżeli to będzie jakieś dziadostwo. Bo sygnał naprawdę jest bardzo stabilny. Sprawdzamy. No tak, a jakże może być inaczej? Jak stabilny sygnał, mocny, jak dzwon. To musi być polmos. Proszę bardzo. Polisz wódka. Polisz wodka w ogóle. No dobra. Pięknie bije, pięknie. No i zobaczcie, kolejny taki. Ni to spinacz, ni to coś, nie wiem. Szczerze, to wam powiem, że ja się z tym nie spotkałem wcześniej. Nie wiem, co to jest. No to się akurat rozsypało w ręku, nie? No dziwna sprawa. Dobra. No ale zabieram. Więc ja już jestem na miejscu. Iść zwinąć sprzęt. O, coś tam wyskoczyło. I tak całkiem nieźle, jak na zlot. Bo ja mam pechowe te wypady. Jeżeli chodzi o znajdki oczywiście. Teraz iść fanty oddać. Dużo to tego nie ma. Ale zawsze coś. Jak widzieliście, coś tam popadało, trochę tych znajdeczek było, no nic nadzwyczajnego, ale jednak nie było na pusto. Także nie jest źle. Teraz idziemy na część kulinarną. No i zobaczcie, integracja po kopaniu. Konsumpcja różnego rodzaju trunków i potraw. O, tutaj chłopaki od tej grupy, proszę bardzo, pomachać. Nie pierwszy, nie ostatni raz. No i to by było na tyle. Jak zauważyliście, wszyscy już się zawijają. Fajny zlocik, fajnie pokopane, fajnie pochodzone. Fajni ludzie, fajna atmosfera. Jeżeli się podobało, oczywiście możecie coś zostawić. Jeżeli nie podobało się, również coś zostawić. Jak najbardziej, ja się nie obrażę. Podziękowania dla chłopaków ze stowarzyszeń Veles Grupa Historyczno-Eksploracyjna, Brzescy Poszukiwacze Historii. Naprawdę bardzo fajna impreza. Mam nadzieję, że za rok się spotkamy, a może szybciej. Zobaczymy. I cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz wesołych świąt i do następnego.